Chciałbym, żebyśmy zaczęli dzisiaj od wieczerzy. Ojcze też tam stał. Z biura. Biur. Ze studia. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, że zjemy ten chleb, wypijemy to wino, a dawaj ludziom. I kiedy będziesz jadł i pił ten żeby każdy z was jeszcze głębiej uświadomił sobie, że pochodzicie z tego samego miejsca. Z tego samego miejsca pochodzicie. Że wszyscy jesteście z nieba i że jesteście częścią jednych drugich. Że nie jesteście ludźmi, którzy są jedynie odrębnymi jednostkami. To jest przeciwne, czym Kościół jest. A to nie są tylko ludzie, którzy indywidualnie połączyli się z Bogiem, ale połączyli się ze sobą nawzajem. I to połączenie ze sobą nawzajem jest bardzo ważne. Jeżeli masz jakikolwiek do kogoś żal, to idź do tego człowieka i mu powiedz o tym. Powiedz, że masz do niego żal. A jeśli widzisz, że kogoś zraniłeś, to też idź, to powiedz. Że go zraniłeś, że go obraziłeś. Bo to jest człowiek, który jest z tobą połączony. Żeby w ogóle chrześcijanie zdawali sobie z tego sprawę, że kiedy ranią innych ludzi, przede wszystkim ludzi Bożych, to ranią sami siebie, by o wiele szybciej wszystko szło. Bo to nie jest tylko to, że zraniłeś kogoś, ale ranisz też przez to siebie. Ja sobie zdaję sprawę, że trudno jest, mimo tego, że jest się nawróconym do Boga, iść i powiedzieć: słuchaj, zawiniłem wobec ciebie. Przepraszam cię. Albo pójść i powiedzieć: wiesz co, czuję się zraniony przez ciebie. Czuję, że postąpiłeś wobec mnie nie w porządku. Wydaje się łatwe, ale w umyśle. Ale na tym polega relacjonowanie się z ludźmi. Rozumiecie?
Na tym polega relacjonowanie się z ludźmi. Nie na tym jedynie, żeby iść obok siebie, ale właśnie tak jak one, funkcjonować w bliskości. Człowiek jest do tego predysponowany, w ogóle wiecie o tym? Zróbcie tak, nie zostawiajcie takich rzeczy. Nie wolno tak robić. Nie wolno zostawiać żalu, bólu, niedomówień. Czy wiesz o tym, że jeżeli zrobisz taki krok, jak one zrobiły teraz do siebie, to dużo rzeczy z siebie może spaść od razu. Od razu mogą pewne demony podchodzić od człowieka. Jest napisane, że jeżeli idziesz z kimś przed sąd, to jeśli możesz, to pojednaj się z nim w drodze. W drodze się pojednaj. Bo potem idzie się przed sąd. To nie chodzi o to, że idziesz, żeby cię Bóg osądził. Nie. Chodzi o to, że jeśli z kimś się nie pojednasz w drodze, którą idziesz przez życie, to wcześniej czy później będziesz musiał z tym człowiekiem stanąć do walki. Wcześniej czy później. Jeśli nie bezpośrednio, to gdzieś w swoim sercu. Tam staniesz do walki. Ja się w swoim życiu nawalczyłem z ludźmi tam w środku. Nawalczyłem się z nimi. Nigdy nie wygrałem żadnej walki. Każdą przegrałem. Każdą walkę przegrałem tam w środku. Rozumiecie? Każdą walkę. Pamiętam, jak wyrzucili nas z kościoła, który założyliśmy. Zamknęli nam bramę przed nosem. Nie mogliśmy tam wejść. Teren był prywatny. Pamiętam, ile było we mnie walki wewnętrznej. Walki. To był ośrodek dla bezdomnych. Następnego dnia chciałem tam pojechać z dużą kolumną. Rozstawić ją przed tą bramą i krzyczeć do tych ludzi, że ci, którzy są tam dyrektorami, to są zbuntowani ludzie, zbuntowani przeciwko prawdzie. Była we mnie walka. Rozumiecie? Ale z tygodnia na tydzień zaczynałem rozumieć bardzo mocno, że jeśli ja będę w tej walce trwał, to mnie zniszczy. Mnie to zniszczy. I odpuściłem tym ludziom. Odpuściłem tym ludziom. We mnie, w środku. Skończyłem tą walkę. Skończ. Jeżeli masz coś do kogoś, zrób to dziś. Nie myśl, że to się w jakikolwiek sposób rozumieje. Gwarantuję ci, że się nie rozumieje. Nie rozumieje się. Jan, kiedy miał objawienie Jezusa, Jezus do niego powiedział: kto pełni aż do końca uczynki moje, dostanie ode mnie władzę.
dopełni aż do końca uczynki moje. Otrzyma władzę. Masz autorytet w Chrystusie, ale wiedz o tym, że tylko i wyłącznie wtedy będziesz go realizował na maksa, jeżeli do końca będziesz pełnił uczynki Jezusa. Czyli w pełnej wersji, w najbogatszej wersji przyjmiesz wszystko. A odpuszczenie, wybaczenie, rozumiecie, to jest jeden z uczynków Jezusa. On wybaczył, On odpuścił mi i tobie. Wybaczył i odpuścił. Powiem ci więcej. Nie wspomina moich i twoich błędów. Nigdy. To jest uczynek Jezusa. Uczynek Jezusa. Jeżeli w twoim sercu wspominasz błędy innych ludzi wobec ciebie, to teraz idź do przodu w swoim sercu i powiedz: Boże, ja będę pełnił do końca uczynki Jezusa. Ja to załatwię. Ja załatwię to. Załatwię to. To jest nieważne, czy to się działo 30 lat temu i przez 30 lat nosisz jakiś żal do kogokolwiek, czy to się działo wczoraj. Może do tego żalu sprzed 30 lat już się przyzwyczaiłeś. Może się przyzwyczaiłeś do tego, co ci zrobili rodzice, ojciec, matka, może ktoś inny, może się przyzwyczaiłeś. Rozumiem, można się do tego przyzwyczaić. Ale to cię wtedy będzie gniotło przez całe życie. Ja postanowiłem żyć tak, aby nie wspominać żadnych błędów ludzi wobec mnie. W swojej głowie nie wspominać, nie swoimi ustami. Bo to jest dla mnie za mało, żeby ustami nie wspominać. W głowie. W głowie. A rozumiecie? Chciej tego teraz. Nie zgadza się na to, że w twojej głowie istniała jakakolwiek forma żalu człowieka. Rozumiesz? Nieważne, co ci tam zrobił. Wczoraj poszliśmy do kina. Mieliśmy do wyboru różne filmy. Sara zdecydowała, że idziemy na Spidermana. Ja w ogóle zawsze uważałem, że Spider-Man to jest najbardziej cienki ze wszystkich Avengersów. Takie było moje zdanie na ten temat. To wczoraj. Dlaczego wczoraj zmieniłem zdanie? Bo tam zobaczyłem pewien motyw, który mnie bardzo zaskoczył. Otóż po raz pierwszy w koncepcji superbohatera zaistniał pomysł, aby pomóc bandytom, a nie ich wyeliminować. Amen. Jeszcze nikt tego nie widział. Zawsze widziałem tylko, jak się eliminuje bandytów. A on podjął decyzję, że pomoże bandytom. Terapeutyzował ich. Zapłacił za to ogromną cenę. Ogromną cenę. Jak chcecie popłakać, to zapraszam na film. Okazuje się, że łatwiej jest wyeliminować bandytę, niż doprowadzić do tego, żeby bandyta przestał być bandytą.
nie jest takie proste. Rozumiecie? Wiecie, co trzeba najpierw zrobić? Zapomnieć, co ci zrobił bandyta. Najpierw. Żeby móc mu pomóc, musisz zapomnieć, co ci zrobił. I to zrobił Chrystus. Pamiętaj, że kiedy dziś ogłaszasz swoje uzdrowienie, uwolnienie, zasobność finansową, kiedy dziś angażujesz Chrystusa do tego, aby iść po sukces w życiu, to pamiętaj, że początek był taki, że byłeś bandytą. I On, ten, który ci dziś pomaga, najpierw ci wybaczył i odpuścił. Najpierw zapomniał twoje winy. Najpierw, zanim mógł ci pomagać, najpierw to zrobił. Najpierw. Więc jeśli chcesz pomagać ludziom, to najpierw poodpuszczaj wszystkim ludziom. Najpierw. Najpierw. Wszystkim ludziom. Wszystkim bandytom. Wszystkim. Zrób sobie czystkę w głowie i nie wspominaj tego, co ci zrobili bandyci, choćby ci zabili najbardziej ukochaną osobę. Zrób to teraz. Zrób to. Ojcze, wywyższamy cię. Czcimy ciebie, potężny, wielki Boże, który jesteś wierny zarówno w słowie, jak i w działaniu. Wywyższamy ciebie, potężny, wielki Boże. Ty, którego prawda przenika każdego z nas i wprowadza w realną miłość. Wywyższamy cię, święty Boże. Szakatere lere hoko bada sane bene rade ho. Rema dawa katalara hakane nerese. Ojcze, my odpuszczamy tak, jak Ty nam odpuściłeś. Tak samo, w ten sam sposób odpuszczamy tak, jak Ty nam odpuściłeś. Szara lara bakane nerese lere me hakadalara sikada. Epa dawa katasaka jana lara hekedele nere ma. Tava kata sari lere mene ho koloro lora badare nese. Ela badara lara hajle de di lara pra. Halleluja. Wywyższamy Ci, święty Jezus. Wywyższamy Ci, Królu nasz. Wywyższamy Cię. Błogosławiony. Wywyższamy Cię. Jedyny święty. Jedyny święty. Podnieś do Niego swój głos. Thank you.
Yeah.
że Ty umarłeś i zmartwychwstałeś dla naszego zbawienia. Я же пекный, не в тебе.
Będzie morze i będziesz szedł brzegiem morza i ludzie będą wychodzić z morza
i będą słuchali tego, co do nich mówisz i będą modlili się modlitwą grzesznika na Twoją Ewangelię. Wiesz to teraz. Wiem, że tak będzie. Boże, wywyższamy Cię. Jedyny i święty. Wielki, mocny i mądry. Znów patrzę sobie na ten świat. Jesus, I'm not.
Yeah.
dokonałeś, zmartwychwstałeś. Czy wierzysz w to, że Bóg cię kocha? Amen. Zostały zrobione takie badania na ludziach, którzy mieli poczucie kochania i na tych, którzy nie mieli poczucia kochania. I ci ludzie, którzy mieli poczucie kochania, wyszli z tym ze swojego domu. Oni śmiało polecieli w życie. Oni mieli siłę do tego, żeby powstawać w chwilach kryzysu. Ale byli też tacy, którzy nie wyszli z domu z poczuciem bycia kochanymi. I ci ludzie upadali pod ciężarem życia. Było im bardzo trudno iść. I wtedy, kiedy przychodziły tak zwane kryzysy życiowe, oni upadali najczęściej w jakieś nałogi. Musisz mieć poczucie, że jesteś kochany przez Boga. Zanim byłeś jeszcze grzesznikiem, Bóg oddał za ciebie swojego Syna. To źródłowy tekst. Zanim byłeś jeszcze grzesznikiem, Bóg oddał za ciebie swojego Syna, aby umarł za każdy twój grzech, za każdą twoją winę, za każde twoje przewinienie. Wiara w to, ogłaszanie tego każdego dnia w swoim życiu, uczyni cię silnym człowiekiem. Uczyni cię silnym człowiekiem. Kto mieszka w Bogu, ten mieszka w miłości. Bóg jest miłością. Realna wiara w to, że Bóg ciebie kocha, da ci paliwo rakietowe do tego, żeby każdego dnia iść i zwyciężyć. Przestaniesz zwalać winę na kraj, w którym mieszkasz, na sytuację życiową. Bo my żyjemy nie w oparciu o to, gdzie mieszkamy, ale w oparciu o co? O Boże odkupienie. Żyjesz w oparciu o Boże odkupienie. Amen? Amen. Amen. Tyś darem! Bóg umarł za ciebie. Amen. Amen.
To jest klucz. To powala śmierć. Amen. Wszystko się może sypać. Wszystko się może sypać wokół. Ale człowiek, który czuje się, podkreślam, czuje się kochany przez Boga, ten człowiek będzie stał jak filar. Nic go nie poruszy. Sobre Cactus.
Yeah!
wszystko? Wierzycie w to? Naprawdę w to wierzycie? To musicie przestać milczeć. Ten, który czuje się kochany, nie milczy. Nie możecie milczeć. Ludzie, którzy odegrali ogromną rolę w Królestwie Bożym, najwięksi liderzy, to byli ci, którzy mieli zdolność od Boga i umiejętność upraszczania rzeczy. Upraszczania rzeczy. Wierzysz w uzdrowienie? To głoś uzdrowienie. Wierzysz w uwolnienie? Głoś uwolnienie. Wierzysz w ogóle w życie wieczne? Głoś ludziom zbawienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Rozumiecie, o co chodzi? Teoria jest naszym wrogiem. Teoria jest naszym wrogiem. Chcę do was coś powiedzieć tak od siebie. Czemu niektórzy z was jakoś się nazwaliście? Czemu wasze profile milczą? Dlaczego wasze profile milczą? Jako człowiek królestwa nie pozwalaj sobie na 5 minut milczenia. Musisz widzieć, musisz wiedzieć i musisz uwalniać. My nie jesteśmy słoniami, którzy chodzą w ciążach po nie wiem ile miesięcy. Rozumiecie? Nie pozwólcie, aby rzeczy, które Bóg wam daje, gniły w nas. Musimy upraszczać rzeczy, brać od Boga, wierzyć i uwalniać. Brać i uwalniać. Amen. 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 To amen, to musi być takie amen. Amen. Miłości Boga do człowieka o Jezusie Chrystusie
i przychodziła, nic nie mówiliśmy na temat uzdrowienia, w ogóle nic. I przychodziła obok nas kobieta, która powróciła swoją nogą. I Malwina Lisiecka, która jest pewna, że uzdrowienie jest w Chrystusie Jezusie, natychmiast podeszła do tej kobiety i zapytała, czy chciałaby pani być zdrowa? A ona tak, tak. Czy mogę się o panią pomodlić? Tak. Gdyby jej nie przytrzymała, to by runęła na ziemię. Musimy to robić. Musicie to robić. Musisz w to uwierzyć i musisz z tym iść do tego świata. Amen. Amen. Przyjaciele, kiedy człowiek działa, to w duchowej rzeczywistości on nabiera wyższej rangi. Gdybyście mogli to zobaczyć, to byście się rwali do tego, aby jeszcze więcej działać w Królestwie. Opowiem wam pewną historię. Kiedyś, dawno temu, wspominałem ostatnio o Napoleonie Bonaparte, bo ja go w ogóle lubię. On siedział sobie na koniu i przed nim stało wojsko i robił przegląd wojska. I w pewnym momencie jego koń wierzchnął i on prawie z tego konia spadł. Ale w tym momencie pewien szeregowiec, zwykły szeregowy żołnierz, który stał na baczność, złamał szyk, podbiegł i złapał konia za uzdę. To są historyczne fakty. Napoleon spojrzał i mówi, proszę wstąpić do szeregu, kapitanie. W jednej sekundzie szeregowy żołnierz francuski stał się kapitanem. W jednej sekundzie. Co więcej, natychmiast podszedł do grupy oficerów, kiedy szyk się rozszedł i ustał z nimi. Jeden z oficerów powiedział, szeregowy, to nie jest wasze miejsce, tu się zbierają oficerowie. On powiedział, ja jestem kapitanem, sir. Jak kapitanem? Kto was uczynił kapitanem? On, sir. Przepraszam, nawet nie wiedziałem o twoim awansie. Rozumiecie, to są historyczne zapisy. Jedna sekunda. Człowiek z szeregowca stał się kapitanem. Dlaczego? Bo ruszył do akcji. Amen. Ruszył do akcji. Złamał szyk, ale ruszył do akcji. Natychmiast wzrosła jego wartość. Wiecie, co za tym idzie? Wiecie, co to znaczy zostać kapitanem? To od razu były szlify szlachectwa. Od razu na tym szły pieniądze, splendor dla rodziny, wejście na pałace. Rozumiecie, co to znaczy? Jeden ruch człowieka. Chcę, żebyście modlili się, rozumiejąc tą zasadę. Tak zbudowana jest duchowość. Tak zbudowana jest duchowość. Rozumiesz? Módl się w ten sposób. Módl się, powiedz, Boże, chcę iść wyżej w Twoim królestwie. I będę działał. Ja będę działał. Bo wtedy będę przez Ciebie podnoszony wyżej. To są zasady królestwa. Rozumiecie? Zasady królestwa. I nieważne, co robisz. Ważne, że idziesz do przodu bez względu na standard. Rozumiesz? Musisz złamać szyk, czasami szyk własnej duszy. Musisz złamać ten szyk. Módl się teraz tak. Szata wara la raba da rasa. Eko to ro 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 glora raba da da sereme. Ela kata sirele raba haka vara rasa. Ela rala da vara ze. Ojcze, my wywyższamy Ciebie. Ty, który jesteś większy niż największa nasza słabość. Uwielbiamy Ciebie. Nasze działania. Ewa kata sakara lata fakatara rasa. Do tego prowadzi nas ta wiara. Wierzymy w to, Ojcze. Aleluja. Aleluja. Szanowni osoba, modliła się realnie o poszerzenie swoich działań, że chcesz być naprawdę praktykiem, to chcę Cię zaprosić do praktycznego działania. W czwartek o godzinie 15 robią ewangelizację.
Jeśli jesteś osobą proroczą, chcesz się trenować w uwalnianiu słowa wiedzy i mądrości do ludzi na ulicy, to przyjdź do mnie na tą ewangelizację. Nie bój się, ja tam będę. Bóg jest we mnie i nawet jeśli się pomylisz, to wybrniemy razem z tej sytuacji. Nie bój się. Moją rolą jest pociągnąć was dalej. Nie zdobywacie wiedzy po to, żeby ją chować. Amen. I po to, żeby ona stała się jakimś klejnotem na twojej szyi. Zachęcam cię do pracy ze mną. Przyjdź na ewangelizację. Na ewangelistach dam informację, w którym miejscu będziemy mieli ewangelizację, o której godzinie. Przyjdź i nie obawiaj się tego. W ogóle ja mam tą zdolność, że umiem wybrnąć z każdej trudnej sytuacji. Amen. Wybrniemy z tego razem, bo mieszka w nas kto? Jesus! Amen! Amen. Amen. Liczę na tłum. Inaczej uznam, że nie modlimy się poważnie. Że nie modlimy się z wiarą. Rozumiecie? Robimy ruch? Amen. Robimy ruch. Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie chwała. Na siebie wziął, na to być Bóg.
Yeah.
proszę, to co tobie się śniło? Jakiś tydzień temu miałem sen, widziałem grupę ludzi tutaj od nas z kościoła, ale specyficznie widziałem około 10-15 osób. Widziałem, jak ci ludzie żyli na ziemi. I widziałem, jak po tych ludziach biegają takie małe pająki. I widziałem, jak ci ludzie się bali tych pająków, jak mieli strach ogromny i wyolbrzymiali ten problem, że te pająki są wielkie. I oni się obudzili i takie czarne tarantule na twarzy mieli. Poprzez to, że oni sobie wytworzyli w głowie w to, że te pająki są takie wielkie, to się urzeczywistniło w ich życiu. Posłuchajcie, to jest informacja bardzo ważna. Dlatego, że chcę, żebyśmy się teraz modlili o tych z was, którzy realizujecie w swoich duszach to, co Mateusz widział w tym śnie. Chcę, żeby do przodu wyszli wszyscy ci, którzy widząc problemy, które ich dotyczą, obdarowują te problemy wiarą. Wierzą w te problemy. Zamiast im się przeciwstawiać, to wierzą w nie. Te problemy ich dominują. Dlaczego? To jest demoniczne. Jeżeli nie radzisz sobie z tym, żeby przeciwstawiać się w zdecydowany sposób problemom, które przychodzą do twojego życia, rozmyślasz o nich, jesteś człowiekiem, który w ten sposób ściąga do swojego życia demoniczne siły, które zaczynają go niszczyć. Każda osoba, niech wyjdzie do modlitwy, która utożsamia się z tą proroczą informacją, którą miał Mateusz. Widzicie, rzeczywistość duchowa, ona jest realna, bardziej realna niż fizyczna. Ten obraz pokazuje materializowanie się tego, czego się boimy. I przyszło na mnie to, czego się bałem, powiedział Hiob. To przyszło do mojego życia. Bo przyjdzie do twojego życia to, czego się boisz. To musi przyjść. To są duchowe zasady. Przyjdzie i siądzie ci na twarz. Rozumiesz? Zablokuje ci wszystkie funkcje. Wcześniej czy później. I nieważne jest, czy boisz się tego czy innego. Bo przyjdzie do ciebie coś, co po prostu cię zdominuje. Nawet jeśli to nie było wprost proporcjonalne do tych rzeczy, których się bałeś. A rozumiecie? Jeden człowiek, proroczy człowiek, miał dwie informacje, bardzo do siebie podobne. O obydwu tych informacjach, które nastąpiły jedna po drugiej w pewnym odcinku czasu, była jedna główna rzecz, a mianowicie zepsuta śruba w kole. W drugim z tych obrazów koło już było nawet uzbrojone w takie kolce, którymi można przejeżdżać po lodzie. A więc samo koło, ono już było mocne, uzbrojone. Ale śruba była cały czas mieszanką metalu i piachu. Rozumiecie? Wiecie o tym, że wystarczy, żeby jedna śruba była rąbnięta w kole i przy dużym obciążeniu pojazdu to wcześniej czy później rąbnie. To rąbnie. Dlatego chcę, żebyście tak jak tutaj stoicie, przede wszystkim w swoich sercach wyrzekli się
skupiania na problemach, które są w waszym życiu. Musicie się tego wyrzec. Musicie w swoich sercach uwierzyć w to, że problemy w waszym życiu, one są tylko i wyłącznie diabelską opresją, która potrzebuje twojej wiary, aby się zrealizowała. Diabeł potrzebuje twojej wiary, aby się zrealizowały problemy. Bez tej wiary problemy w twoim życiu nie zrealizują się. Nie będą miały mocy do tego, aby się zrealizowały. A rozumiesz? Musisz uwierzyć w to w sercu swoim, że tylko twoja wiara da siłę zrealizowaniu się tych problemów. Tylko twoja wiara. Więc jeśli teraz zdecydujesz się, że nie będziesz wierzył w problemy, nie będziesz wierzył w to, tylko uznasz to za opresję i postrząsasz z siebie te małe pająki, to nigdy ten wielki pająk nie siądzie na twojej twarzy. Ty go nie wygenerujesz. On się nie urodzi. On nie powstanie do życia. To cię ominie. Rozumiesz, o czym mówię? Chcę, żebyś tak wierzył i żebyś w ten sposób wyznawał. A reszta ludzi, proszę cię, was, módlcie się. Ojcze, w imieniu Jezusa uwalniamy teraz twoje namaszczenie nad tymi ludźmi. Nie łamiemy teraz demoniczną siłę skupiania się na problemach przez imię Jezus. My ogłaszamy, że problemy w życiach tych ludzi to są diabelskie opresje i ogłaszamy, że oni mają moc Ducha Świętego, aby złamać tę opresję. My w imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszamy, że oni nie będą uwalniać wiary w te problemy, które przychodzą przez imię Jezus. My odcinamy ich od tego przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. My zatrzymujemy w imieniu Jezusa wygenerowywanie demonicznych sił pochodzących z tych problemów przez imię Jezus. Ja ogłaszam, że oni mają siłę, aby strząsać z siebie te wszystkie demoniczne opresje przez imię Jezus. Ja ogłaszam, że w ich życiu te rzeczy nie będą zrealizowane, ponieważ oni nie będą w to wierzyć przez imię Jezus. Ja ogłaszam, że oni nie wierzą w problemy. Ja ogłaszam, że oni wierzą w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela ich życia przez imię Jezus. Ja ogłaszam, że oni nie nadają rangi tym problemom przez imię Jezus. My teraz autorytetem Kościoła usuwamy wszystkie te opresje demoniczne. My autorytetem Kościoła ogłaszamy, że żadna demoniczna siła, ona nie wyjdzie z tych opresji teraz. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Ich siła przerasta ich wyobrażenia. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus, przez imię Jezus. Szaka ta saba rana remenene sekede. Eloheinu, glory lara praise de Jesus. Jesus. Eloheinu, la pelare de menane, lare de redera praise. Ojcze, przyjmujemy Twoje słowo jako słowo wyzwoleńcze dla tych ludzi. Przez imię Jezus, jako słowo wyzwoleńcze. Przez imię Jezus. Halleluja. Tak słyszę dźwięki z nieba. Tak słyszę dźwięki z nieba. O wieści uwielbienia, ja szumię. Słychać głośny pazach dymu. Uwielbienia święty śpiew śpiewano. Tak słyszę dźwięki z nieba. Dzięki z nieba, słyszę dźwięki z nieba, do pieśni uwielbienia.
Dzień i z nieba, a słyszę dźwięki z nieba.
Nie boję się, gdy czarno jest,
Ojciec za rękę prowadzi mnie, nie boję się, gdy ciemno jest. Ojciec za rękę prowadzi mnie, nie boję się, gdy ciemno jest. Ojciec za rękę prowadzi mnie, nie boję się, gdy ciemno jest. Ojciec za rękę prowadzi mnie. Wielokrotnie zamiast zakrzykiwać rzeczywistość, jakieś słabe miejsca, to trzeba proklamować takie rzeczy. Nie boję się, gdy ciemno jest. Ojciec za rękę prowadzi mnie. Nie boję się, gdy ciemno jest. Ojciec za rękę prowadzi mnie. Nie boję się, gdy ciemno jest. Ojciec za rękę prowadzi mnie. Umiesz swoje wyznanie. Nie boję się. Wytracało świadomość miłości Boga do was, to potrafią wypłynąć z was jak po prostu odkręcony korek, przez korek odkręcony natychmiast. Ludzie zapominają. Wtedy właśnie musicie się przypomnieć, że Bóg cię kocha nie przez to, co robisz czy nie robisz, tylko przez Jezusa Chrystusa, przez Jego działanie. To jest ta miłość Boga. Wielu chrześcijan traci moc przez to, że zastanawiają się nad swoimi upadkami. Zastanawiają się, dlaczego, po co. Wiesz, co jest najważniejsze, kiedy człowiek upada? Żeby zrozumiał, że to jest szkodliwe dla niego. I powiedział: Panie Boże, nie mam siły nie upadać. Nie umiem tego zrobić. Ale Ty jesteś Bogiem, który nigdy nie upadł. I teraz wierzę w tą siłę, która jest w Tobie. I to jest sposób na to. Rozumiesz? To jest na to sposób. I potem już nie starasz się nie upadać. Nie pilnujesz się. Tylko po prostu korzystasz z tego, że nie upadasz. Żyjesz takim życiem. To zbyt proste dla teologów. Rozumiecie? To zbyt proste dla teologów. Zbyt proste. Inni mówią, że to przyzwolenie na grzech. To żadne przyzwolenie na nic. Jak nie chcesz grzeszyć, to musisz uwierzyć, że Bóg jest z tobą, pomimo tego, że upadłeś. Pomimo tego, że się jeszcze nie umiesz pozbierać.
pomimo tego jest z Tobą. A rozumiesz to? Chcesz siły życiowej? To najpierw przestań się bać swojej słabości. Nie bój się. Chcesz siły życiowej? Chcesz tego, co ma Bóg? Chrystus się nie bał swoich słabości. On się nie bał. Rozumiesz mnie? On się tego nie bał. Dlatego wstał z martwych. Bo się nie martwił, że nie wstanie. Rozumiesz? Nie martwił się, nie zamartwiał się dniami i nocami, co będzie. Nie zamartwiał się nawet wtedy, kiedy całe piekło na nim siadło. Kiedy czuł się po prostu najgorzej ze wszystkich grzeszników. I nie miał żadnej relacji z Ojcem. Chrześcijanin, jak nie słyszy głosu Ducha Świętego, jak nie ma odzewu, to panikuje. Ale coś Ci powiem. To, że nie słyszysz w takich sytuacjach Ducha Świętego, to, że nie masz odzewu z nieba, to, że Twój stan może być tak słaby, że w żadnej mierze nie odbierasz niczego z Boga, to nie oznacza, że Bóg się wycofał. On się nigdzie nie wycofał. Nigdzie. A rozumiesz, o co chodzi? Nigdzie. Ilu z Was miało w życiu takie doświadczenie, że nachlałeś się do nieprzytomności, ale był z Tobą ktoś, kto Cię zebrał do kupy i nie obudziłeś się w dziwnym miejscu przysypany śniegiem, tylko obudziłeś się we własnym domu, we własnym łóżku. Przypomnij sobie takie rzeczy. Taki jest Bóg. Taki jest Bóg. I to jest Jego miłość. Musisz to przeżyć. Chciej to teraz przeżyć. Powiedz, Boże, ja chcę takie coś przeżyć w sobie. Chcę przeżyć taką miłość w sobie. Bo wiem, że mi to da siłę. To mi da siłę. Chcę czuć, jak mnie kochasz. Chcę to czuć. Każdą emocję. To na tym zbuduję potem miłość do Ciebie. Dopiero na tym. Nie będę się wychylał wcześniej. Nie będę się wychylał. Na tym zbuduję. Bo na tym polega miłość, że Bóg nas umiłował jako pierwszy. O to chodzi w miłości. Zaskocz. Na tym polega miłość. To Jan już zobaczył dawno temu, 2000 lat temu. Na tym polega miłość, powiedział, że Bóg umiłował nas jako pierwszy. Chcesz panować nad diabłem? Stań w tym teraz. Powiedz, chcę to przeżyć. Chcę to przeżyć. Nie będę się starał. Nie będę się starał. Nie będę się starał nawet Ciebie kochać, dopóki nie będę przepełniony Twoją miłością do mnie. Nie będę udawał nawet. Bo i tak mi się nie udaje. Widzisz? Z miłością swą, której nikt tak właśnie nie wyrazi mocą. Przeżywaj to teraz. Przeżywaj miłość Boga do Ciebie. Jak nie umiesz, to bez nie umiem. Pomóż mi. Pomóż mi, Duchu Święty. Przeżywać Twoją miłość do mnie.
oddaję Ci całą chwałę i cześć. Oddaję Ci całą chwałę i cześć. Oddaję Ci całą chwałę i cześć. Ojcze, Jezusie, jako Kościół, wyrzekamy się diabła. Wyrzekamy się wpływu tego świata na nas. Wyrzekamy się zafałszowania prawdziwego chrześcijaństwa. Wyrzekamy się biedy. Wyrzekamy się chorób. Wyrzekamy się niemocy. Wyrzekamy się bólu. Wyrzekamy się czarów. Wyrzekamy się manipulacji. Wyrzekamy się chciwości. Wyrzekamy się bałwochwalstwa. Wyrzekamy się religii i humanizmu. Wyrzekamy się tego wszystkiego. Przez imię Jezus ogłaszamy Twoje panowanie w każdej dziedzinie życia, w życiu ducha, duszy i ciała. Ogłaszamy asystę Twoich aniołów. Czcimy Cię, Święty Duch. Święty Duchu są w nas. Halleluja. Cała miłość i mądrość jest w nas. Amen. 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 Am